ciekawe, jak to rozwiąże. No, pewnie, że po fakcie zobaczymy. Dostajemy się straszni gola z Senegalem, tak? Tego słynnego. Ale to jest na ilu tych? W klatkach? No. 50 chyba. Chociaż? Nie wiem, a może 25. To jest technologia 2K, nie? Aha. No to tak cały meczek po maty ile widzimy? 7 GB? Zależy jak wstawię, nie? Jeszcze. Nie, to 7 giga. Zależy jeszcze jak wstawiam, nie? Czy to jest 720, czy to jest... No, no tak. 1000, nie? No. Ale świetna akcja. To jest właśnie klasyczny dowód na to, co znaczy koncentracja od pierwszych sekund. Come here.
stawiasz gra? Co go tam wzięli z tej skoli, czy? Wiesz co, tak, tutaj jakiś jeden z dużo w ogóle to jest ściany na chłopaku? Dużo. A jak tam z Zagłębia albo ze Śląska, to tak nie słyszę dobrze. Jest tylko do mnie. Stadion nie ma, co oni tam jeszcze są? Halę sportową? Czy... Tak, lodowisko i hala sportowa lodowiskowa też ma być. No będzie na przykład siatkę też Sosnowcy gra, nie? Wiesz co? Tak, oni tam mają swoją halę na Łakiszy. W Będzinie? Tak. No oni kiedyś grali na tej hali cały na czas. Stasica. No ale już jak właśnie dopuścili to... Zielowskiego, przepraszam, co ja gadam. Jak grali już właśnie dopuścili to w Sosnowcu raz grałeś. Znaczy tam wiesz co, chodzi o wymaganie, jeżeli chodzi o ilość osób, bo wiesz, bo ogólnie hala jest bardzo fajna ta... A na tym taki chyba ma półkole, nie? Taki... Tak. Bardzo fajna, ale mówię, no niestety... No... Odzyskali w ogóle tej pory. Nie mam pojęcia, jak to się skończyło. Ale no ja nie wiem, jednak jestem raczej za wyższą kulturą niż za takim chodnikiem typowym. Szacunkiem. No przede wszystkim dosiedzi się drugiego człowieka z szacunkiem. Także to inna jest pojemność niż stadiona, ale tak patrząc procentowo na zapełnienie, no to myślę, że większość drużyn powyżej 70% ma, nie? Ja w ogóle jestem pod wrażeniem tego, jak ciągle my, wiesz, wychowujemy na takim świadomym poziomie zawodników, że to jest niesamowite, nie? Teraz taka generacja jest kurde, już trochę naprawdę wybierać. A ten trener, jest takim klasycznym dowodem na to, że takie niestandardowe myślenie
świetnie się przekłada. Dla mnie trochę takim jest z Jurgenem Klopem się słusznie. Tak, nie? Tak, dokładnie tak. Też ma charyzmę. Ale na tą Ligę Światową, nie? Mówił, że ten drugi czy trzeci spadł pójści i nadal przywieźli. Co zrobił? Ograł dwa razy Brazylijczyków, a pierwszy nie. No. Ale to znaczy ambicja, nie? I chęć tego, żeby się pokazać, nie? On już jak w Bydgoszczy był kilka lat temu, to już kurde widać było, że on będzie... Że ma potencjał. W jego przypadku mówię, że jest świrem takim pozytywnym oczywiście, nie? No. To też mówię, tak. Że to... Tak, co robi w ogóle wszystko, nie? Jeszcze dwa lata temu, no dwa, trzy lata temu, na tych były igrzyska, no to był problem kto na przyjęcie, nie? Żeby czterech było. Był Kubiak, okej, okay, Mika, to tam raz kontuzja, raz nie, Buszek i czwartego, nie? Teraz to jakbyśmy chcieli, to mamy 10 lat przyjmujących, bo tutaj Śliwki, Kwolki, Szalpuki przecież, te roczniki, teraz Leon jeszcze doszedł. Powiem ci tak, a propos jeszcze tego meczu, jak tak patrzę sobie z tych zawodników wszystkich, z tej Krakowi, ta szóstka u nich najlepiej, najbardziej się wyróżnia. Dobrze, gra ten napad. Z szóstką to tak. Z tyłu gra, czy? Tak. Taki ciemny, taki, wiesz, może Karlacy. A, tam, z piątką. Nie, a nie, dobrze mówisz, piątka, tak, piątka. Ale powiem ci, widzę też jakiś postęp tutaj w tej drużynie, Jagiellonii. W porównaniu z tym, co było jeszcze pół roku temu. Widać, że te elementy zaczynają współgrać ze sobą. Ibrahimowi by strzelił, tak? Nie? No. Pewnie tak. Normalny bramek zdobywa. No ale właśnie, jak to mówię, że pół roku jest różnica, to też taki wiek, że tu każdy miesiąc to tak naprawdę, kurde, na wagę złote jest, nie? W tym rozwoju. Oczywiście widać już takie już zachowania. Mocno, dobrze liczona odpowiedzialność, nie? Mądrość w grze. Już to widać, nie? Powiedziałbym jeszcze pół roku temu były takie momenty, że nie powiedziałem tak. Tak. W tym zachowaniu, nie? Na boisku. Ale trzeba też powiem ci tak, patrzę na tą duchy kika. Ci chłopcy, jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne, bardzo silni, mocni, niby wiesz, niscy gdzieś, ale jeszcze widziałeś, jak nam się odbija. Po Krakowie trzeba się pobiegać. Dobrze by było, gdyby jeszcze tak strzelili, tak z trzy brameczki. To by było tak bezpiecznie w tabeli tam dalej w czubie. A to się będzie naprawdę liczyło. Tutaj wylatują trzy drużyny, nie? Trzy spadają. Tak, trzy. U nas tak wygląda się na Śląsku właśnie ta pierwsza Liga Wojewódzka Śląska. Mhm. Dokładnie jest 16 drużyn i tak samo to wygląda, że wylatuje też trzy. Tam mówi o tym juniorze... Najdalszy wyjazd pewnie ile? 70 km. Oczywiście to gdzieś tam Jastrzębie, Zdrój, Wrocław. No. Gdzieś tam naszą Wielki Bytom, Ruch Chorzów, oczywiście Górnik Zabrze. Teraz derby, nie? Mają w trzeciej, nie, trochę mniej niż w czwartej lidze, są Wielki. To raczej z synem, jeżeli jest gdzieś tam na miejscu. Byliśmy ostatnio na Superpucharze na przykład. Mm-hmm. To powiem szczerze, że Piast mnie rozczarował strasznie. Lechia mnie zaskoczyła w ogóle w los. Patrząc na to, jak pokazacy pokazali. I w ogóle to, jak pokazali z Brędy, przez mówię o tym meczu, jak grają. To
ja obstawiałbym ich nawet na gdzieś tam, na Czuba, nawet na mistrza Polski. Naprawdę. Ja wiesz, tak, że jeszcze będą utrzymanie gry. A to jest polska ekstraklasa. Wiesz coś żenujące, że Legia Warszawa puszcza zawodników od siebie, tak? Nagle okazuje się, że jeden koleś w takiej drużynie jak Piast, nie Czerwiński, potrafi zrobić taką różnicę, że po prostu jak pół drużyny, nie? No. I to jest takie no, trochę żenujące, bo wcale nie uważam, że w Polsce brakuje, wiesz, dobrych zawodników, ale też na przykład Lechia pokazuje to, że widzisz, tu jest koncepcja zbudowania drużyny, tak jak na przykład właśnie Borussii, tak? Na młodych zawodnikach. No. I to się świetnie sprawdza. I to jest jedyny taki zespół w ogóle też, według mnie, nie? W polskiej lidze, w Ekstraklasie. Lech teraz miałby coś tam, nie? Jak trochę ten zmieniali. Ja to nigdy nie zapomnę, jak byliśmy kiedyś też z Mordem na Superbucharze właśnie w Poznaniu. Mecz pomiędzy Lechem Poznań a Legią, kiedy jeszcze Pazdan grał, że tak powiem, w Legii. No i słuchaj, oni się rozgrzewali gdzieś tam w sektorze rodzinnym Lecha. Mhm. Wiesz, to jak jechali po prostu po Legii, w ogóle kultura kibiców. Ale na przykład koleś, który tam gdzieś, wiesz, jechał po Poznaniu, mówi, Michał, kurwa, coś ty zrobił, nie? Gdzieś ty poszedł w ogóle, wiesz. A wiesz, on, kurwa, tu uśmiech na twarzy i myślałem, że pęknie ze śmiechu, nie? Patrząc na to, co koleś tego, wiesz, mówił, nie? To z Peszkiem kiedyś tam go prowokowali też, było. No wiesz, no Peszkę to wiadomo, nie? Człowiek atmosferę, jak to się mówi. Aczkolwiek według mnie w Lechii robi dobrą robotę. No. Brawo. Jedziemy. Strzyjemy. Daj na boisku, co? A ja go tak kojarzę właśnie. Dla wypłacenia, bo ja mam podoba mi się charakterek. W ogóle myśmy podjęli decyzję, to, żeby tu przejść, po tym jak kiedyś Stadion Śląski zaprosił na taki turniej, który tam co tysiące jeszcze odbywa się na turniej właśnie Jagiellonia. Mhm. Zobaczyłem, kurde, byłego trenera Andrzeja i w ogóle ten drużyna jak chodziła. To jest spokój, który tam był w ogóle widoczny w tej drużynie. To jest zachwycone, bo oni w ogóle wygrali, bo jego nie wygrała wtedy, nie? A myśmy zabrali stadionowi przez to, że stadion z nami zremisował i nie wygrał. Możliwość wygrania, tak naprawdę w tej Jagiellonii. Ale syn chciał, czy z początku ta, się bawy były? Znaczy wiesz co, powiem ci, no bawy były przede wszystkim takie, no wiesz... Koniec Polski. Dokładnie tak, no. Nie będę ukrywał, że dla niego to był gdzieś tam początkowo szok, tak? Przestawić się na życie w akademiku, zacząć opowiadać za siebie, jeżeli chodzi o szkole. I tam przy szkole, tak? Mieszka w akademiku. Nie było to lekkie, nie? Było to proste i łatwe. No ale charakteruje takie rzeczy, nie? Ale dokładnie, też tak uważam. Też tak to zrobiliśmy. Poza tym on ma charakter, on wie czego chce w życiu, więc... Wierzę w niego i w jego możliwości, więc... I to najważniejsze, nie? Zresztą to jest chłopak, który jest też kadrowiczem kadry Śląska, nie? Aha. Jeżeli chodzi o wiesz, wrogi kadry Śląska. Teraz na kadrę Polski chciał. No, tak naprawdę kolejny cel to kadra Polski. No i gdzieś tam tak naprawdę za chwilę gdzieś to będzie to tworzone, bo na tą chwilę wiem, że nie ma trenera z Wielczyka. Jeszcze raz, że czego nie ma? Nie ma trenera w kadrze Polskiej, jeżeli chodzi o kadrę Polski. Aha. Ten nie wyznaczył chyba jeszcze podobno w tym roczniku. Powiem ci tak, to pokolenie tego rocznika, rocznik młodszy i rocznik starszy, uważam, że to jest jedno z najciekawszych pokoleń od lat polskiej piłce. Że tutaj kiedyś będzie wiele gwiazd jeszcze zobaczymy. Oj! Wygrali, jeszcze nie było chyba celu od kampionu.
tak, ale to nie odpowiednich, nie? Więc tak naprawdę to pędzer tych dowodów coś. To jest dowód na to, co powiedziałem, tak? I u tych zawodników się wybije później. Jest to proste. Jest to proste, aczkolwiek powiem tak, fajnie jest to, że tutaj stawiamy tę młodzież. Bo jeżeli klub nie stawia na młodzież, w ogóle zresztą ściąganie zawodników gdzieś tam w czwartej ligi portugalskiej, czy hiszpańskiej, czy tam historii, no to jest... Jeszcze gdzie, gdyby to było faktycznie młode, no, że tak. 20 lat, to można było wziąć... Właśniku kariery, prawda? Tak. Ja generalnie lubię właśnie te kluby pokroju Ajaxu, Porto, Benfica, ten Sportingu Lizbona, gdzie one stawiają. Tych młodych, dzięki ale temu żyją. Ale jaka to jest maszyna do pieniędzy, nie? Dlatego na przykład słyszałem jak ostatnio gdzieś tam jakiś rocznik nie kontaktuje, Zagłębia zaprosił Liverpool na turniej. W pamięci chłopczyka, który gdzieś tam gdzieś grał i wiesz, no i zmarł, jakaś choroba, nie pamiętam co dokładnie. Czemu, wiesz, jak pokazał mi folder, wiesz, jako radkuzny gdzieś tam z tej żony, chłopczyk, nie mają boisk, powiem ci szczerze, szczęka opada chyba 8 albo 11, nie pamiętam już, wiesz to sobie? To taka baza, jak tu jest, to wiem, że powinny mieć takie wielkości. Trzy jeszcze minimum. No kurde, przecież wy macie tutaj takie tereny. Tam na Świętokrzyskie to są boiska, to kurde, tam przez pięć wojsk to spokojnie leżą. Dlatego wiesz, dlatego uważam, że powinni na to postawić, tak? No to ona jest fajna, co nie jest nowoczesna, ale dwa lata, myślę, że ona będzie za mała, nie? Już będzie na pięć. Akademię tak, akademię tak. To już zależy jak to zarządza, nie? Myślę, że pierwszy zespół. Ale tak kilka boys z tym nie wiem, no. Ale Jagaka był właśnie, nie wiem ile te dzieci miały, z 10-11 lat, Sporting chyba trzecią czy czwartą drużyną przyjechał. Kurde, co oni tam grali już. Spełnia się już scenariusz. Ciosem, bo te bramki będą się naprawdę liczyły później. Jak się ale mata... widać różnicę, że grają jednego mniej, nie? Tak, no niestety no, ustawiło to mecz, no nie ma co się oszukiwać, tak? Jak to
boisku na zasadzie gramy ciągle wysokim pressingiem, tak? Chodzi jedna rzecz, później kiedyś trzeba bronić, że nie potrafią tego robić. No. I to jest wielki błąd, bo klasowa drużyna to jest taka, która potrafi przychodzić w każdą fazę, tak? Szybko. No i lodówki w plusach, nie? Trzeba mieć. Przed na przykład z kosy dostańcie. Który? Ten, który wchodzi teraz. No. Do Legii nie chciał? Wiesz co, powiem ci tak, Legia to jest morderca talentu, to nazwał. Jest on był jednym z dwóch zawodników, który był, jak miał 13 lat, był na testach. No za mnie zabrał, chłopaczku było i przepadło. Powiem ci tak, dla mnie ktoś, kto po pół roku chłopca to pobierze, mówi mu ty, wiesz co stary, ale sorry, nie daj się, trzeba wziąć kogoś innego. To chyba nie zdaje sobie z tego sprawy, co robi z przeciwnikiem takiego dziecka, tak? No. Więc to nie tędy droga. Ja rozumiem, że startuje się z poziomu gdzieś tam najlepszego klubu niby w Polsce, tak? Pod względem, nie wiem, szkolenia. Ale ty asysta. Pięknie. Będzie chyba festiwal dzisiaj dla mnie. Duży festiwal. To już jest pokrok, nie? Dobra. Ale ten chłopaczek zawsze to taki trochę maszynny, nie? Szybki. Dokładnie i powiem ci... Ale zaraz podczas. Wiesz, mi tego nie widziałeś, jak on przyszedł. Tak. Oj, w ogóle to jaki hejt tak by się wylał, jakbyśmy w Warszawie na Ursusie na przykład. No. Nie tylko zresztą. Przykre to było słychać. W ogóle dla mnie poziom akcji no, to jest w Warszawie. Totalne dno. Tak, dokładnie. No, ja powiem tak, między innymi dlatego się zająłem kręceniem. Żeby w tym nie uczestniczyć. Nie chcę w tym siedzieć. Mam obrzydzenie takich rzeczy. A to na każdym, chyba myślę, że na każdym razie taka loży śledzić, nie? Niestety tak. Ale to tak jak on, taki, że masywny. Kiedyś, pamiętam, za dzieciaka, to jest jeden z moich ulubionych zawodników, taki był grubasy, Werderze Brema, a i ten Brazylijczyk. On był ulany generalnie. Generalnie ulany, ale władował bramę w każdym meczu praktycznie, nie? Wiesz, no, on ma to, czego czasami niektórzy zawodnicy nie mają. Technika. To jest bardzo ważne. Przecież w takim wieku jest, że to... No ale no, nie kłamujmy się, no, gdzieś tam to na ogół eliminuje sport, tak? No tak, tak. Wiadomo, jakie są wymagania w stosunku do zawodników. Ktoś jakby się zajął, mówię tak, jakiś trener od przygotowania fizycznego, nie? No to z takiej postury, jaką on ma, no to można zrobić od razu maszynę, nie? Tak, no, nie mówię, że Fox, ale no, jest wysoki, nogi też ma takie mocne, nie? Tak. Dwa, że jest taki wiek, jeszcze, że to może właśnie różne transformacje, nie? Przyjdzie. Ale trzeba pracy, nie? Lewandowski, to jest już szczurek kiedyś, nie? Czy wiesz, dla mnie właśnie a propos Lewandowskiego to jest właśnie największy fenomen. Najbardziej śmieszna sytuacja, bo przypominał chłopak, który nie grał w kadrze polskiej nigdy. Jak był młodzieżowcem, tak? Chłopak, którego gdzieś tam skreślali. Chłopak, którego Legia w życiu w ogóle się nie poznała na nim. Gdyby oni wiedzieli, co mają w kieszeni. Ja pamiętam kiedyś, jak on przyjechał jeszcze ze Znicza Pruszków w trzeciej lidze. Który byłem w Brejwie na meczu. Przyjechał. No to się wtedy kojarzy później zdjęcie, człowiek po kilku latach ogląda, że on faktycznie grał, nie? Właśnie widzisz, czy czasami to przeszkadza. Ale teraz to widzę sobie w górę na... Powiem ci tak, ja byłem na przed... co to było ostatnio? Były mistrzostwa świata, prawda? Oni gdzieś tam grali mecz w finale w Krakowie na boisku Krakowi. No, no, no. Byłem na tym meczu. Nie zagrał w tym meczu, ale powiem ci tak, wyszedł na przerwę
kurwa, jak on jest wyszkolony technicznie, jakie on rzeczy potrafi robić z piłką, to mi kopara bawa, szczerze mówiąc. Ja nie widziałem takiego polskiego zawodnika, który by takie rzeczy potrafił robić jak on. To jest piękne. Można powiedzieć, że to jest na wspaniałej ścieżce do wylotu. Kto? Przerzucę ich później do seniorów, do trzeciego. No nie będę mieli wyboru raczej, nie? Nie będę Krakowia czy blisko. Na szczęście nie tył, bo tutaj bym nie wytrzymał, że jeszcze. Nie, bo to tak naprawdę nie da się. Na 15.30 podjąłeś to muszę wesele jakoś nagrać. Na ślubi wesele tym gronem. Później na mecz od razu. Tu masz trochę zabawę. Jest, jest. Jest. W ogóle tylko czekam na jutro. Żeby odpocząć, tak? Ten mecz wrzucam, tylko żeby sobie się ładował, leżę, bo tu nic nie robię. To wrzucasz na co, na YouTube? Nie, ja to muszę na serwer wrzucić, ten PZPN, co jest. Aha, czyli... Bo tam jest ten przepis, że obligatoryjnie, że trzeba wrzucać mecze, nie? Serio, z tymi starszej. Dlatego tu jestem, nie? I w ogóle byłem na Wojtka Kobleckim, będę nagrywał mecze, ale tymi młodzieżowymi to tam się nie interesowałem, bo tamten cały sezon to dla Wojtka właśnie nagrywałem. Później tam pisałem do niego, już jak wrzuciłem, bo on sobie chciał pobrać do analizy, nie?
że PZPN szuka ludzi, którzy są z danego terenu, tak? Znaczy generalnie tam wysyłają do klubów informacje, logowanie do serwera, jak pliki nazywają, bo tam się okrenia, jak Jelonia, Białystok, Mieście, Kutni, Kraków, data i dobę od zakończenia meczu. No i każda drużyna ma wgląd do tego, co może pobrać i sędziowie tak samo, tak? No tak, bo to ma być materiał głównie szkoleniowy, nie coś tam. Czy PZPN mógłby ten sprzęt dać na przykład? Ach, powiem ci tak. W Warmińsko-Mazurskim Związku, gdzie to no generalnie bieda spędzą, nie? Tam Forbet jest sponsorem ligi, to zapadnie koherskie. Nie wiem, czy to oni zasponsorowali, czy jakoś tam są na pół. Kamerka każdy klub, który gra w czwartej lidze, ma. Z tą taką polską, klubową, plus warmińsko-mazurską piłkę nożną. Tak, skróty meczów, konferencje, wywiady. Też żeby właśnie te kluby jakoś tam pokazać, nie? No i tam jeszcze ten Ergol, nie? To sprzęt sportowy, to tam... Oni tam mocno się angażują w ten związek też. Tylko, że nie ma nic za bardzo wiedzieć. Nie krywam, że na razie... Oprócz siatkówki tak naprawdę, gdzie AZS Olsztyn ma jakiś tam mocny środek młodzieżowy. W każdym sporcie to jest taka padaka. Tak samo tutaj. Gdyby nie Jagiellonia, to tutaj jest... Nic nie ma więcej. Jak siatkę graliśmy, to pamiętam, że właśnie lubelskie, śląskie, małopolskie. To tak jak mówiłem, że po 6-7 drużyn to by z tyłu powiększać, nie? W Polsce. Zawsze. No ale też wiesz, często też, że małe zamieszczenie jest. W Podlaskim to mieszka chyba 2 miliony ludzi, to tyle co mamy do Warszawy. Z aglomeracją to nawet tyle. Tyle co cała aglomeracja warszawska. Białystok przeskoczył Katowice, jak tam bus wydał... Ale dziwisz się? Bo ja się nie dziwię, u nas jest tendencja od wiesz ilu lat? Że uciekają. Tak, nie? Ludzie uciekają. Uciekają, to coraz więcej ludzi ucieka. Pamiętam od 16 dostałem w 2001 roku. To bardzo geografia, nie? Zawsze interesowałem się. Jakieś tam statystyki, wykresy i tak dalej. To pamiętam, Łódź była drugim miastem w Polsce. Kraków był trzecim, było 40 tysięcy różnicy między mieszkańcami. Tak, no i teraz Kraków, jest Kraków najbardziej wyróżniającym się, Kraków, zgadza się. Kraków jest drugi, a tak. Trzecia. Czy wiesz, no, w Kraków gdzieś się pchają, bo gdzieś tam, no nie wiem, no, ośrodki przede wszystkim, wiesz tam, gdzieś kulturalne, jakby druga sprawa, uniwersyteckie przede wszystkim, tak. Kraków jest fajny, ale nie dojeżdżanie samochodem. O nie, 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 nie. Pracowałem, wiesz co, 2 lata na terenie Krakowa, więc wiem, co to znaczy. Z drama. Ja myślałem kiedyś, że Warszawa jest najgorsza dojazd samochodem, ale jak z Krakowa jeździmy, to jednak pod względem korków, bo tam dużo tych jednokierunkowych uliczek, tak? Tak, dokładnie tak. Już nie mówiąc o tym, co zrobili z opcjami pod tytułem parkowanie, nie? Gdzie jest już taki dramat, że naprawdę... No ale z drugiej strony, co mają robić, tak? Co oni mają robić w sytuacji, kiedy... Smog ich tam po prostu zżera, nie? Dosłownie. Za bardzo efektów nie widać, nie? Wiesz co, gdzieś tam próbują tym walczyć, nie? Ale... Tak, ten, piece tak zmieniają, że tam dotacje na jakieś tam... Coś robią, bo powiem ci w stosunku do tego, co jest na przykład na Śląsku czy Zagłębiu, to jest ściema, nie? To jest jedna wielka ściema, to jest po prostu żenująca, nie? To wiesz, to idą, wiesz co, to idą, wykupują jakieś billboardy, panowie burmistrzowie, czy tam, wiesz, prezydenci miast i to jest wszystko, tak? Dlatego powiem tak, no, śmieszy mnie tak, jest, słyszę, że ktoś mówi, że walczy się w Polsce ze smogiem. 40 tysięcy ludzi rocznie umiera z tego powodu w Polsce. Tak. Kiedyś widziałem właśnie, że Komisja Europejska wydała informację.
informacji najbardziej zanieczyszczonych miastach, nie? No jesteśmy w Europie, to i 20 chyba jest 15 miast. No w 10 wiem, że na pewno był Bytom chyba. Nie wiem, czy przypadkiem Sosnowiec i chyba Zabrze, nie? No to jest też, to jest tak zwana bieda, nie? To też jest kwestia tego, że niestety... No powiem, się tutaj na tym pojedzie na Podlasie, na Warmii, Mazurę, na Wiś na przykład, nie? Może pan śmieci w tych niskach piecach. Wszystko jest mentalności. Wiesz co ci powiem, ja nigdy zapomnę sceny, jak byłem kiedyś w Będzinie. Właśnie a propos Łagisza. Nagle słyszę rozmowę, wiesz, kolesi gdzieś tam, wiesz, takich typowych lui, bym powiedział. I jeden do drugiego mówi, tam, wiesz, mówi do jednego z gości, ty, kurwa, kto cię tam pierdzi, że pani już tam się wzięła? Kurwa, dawaj adres, mi pierdolimy, nie? No wiesz, no kurwa, no jakieś takie podejście. To, czy wiesz, no też powiedzmy sobie, że ci, no, poziom intelektualny naszych obywateli dodaje też do życzenia, tak? No to mój sąsiad sobie przeprowadził, w ogóle całą rodzinę się uprowadził. Mają mieszkanie tam w bloku, wynajmują jakieś rodzince. On chyba 10 czy 11 lat, jak się wyprowadzili do Norwegii, nie? I tam się urodził, no brat jego, tak? On ma podwójne obywatelstwo, po prostu też tam uzyskali. No to wiadomo, że tam wszedł z tej edukacji przedszkolnej praktycznie, tak? Uczył segregowania. A u nas jest tak? No właśnie. To jest największy zarzut. Zresztą, ja powiem ci tak, na tej edukacji, jak już wyjechaliśmy na ten temat, największy mój zarzut, który zresztą każdy psycholog to potwierdza w tym kraju, to jest jedna rzecz. Nasza szkoła polska nie uczy pracy w zespole. Nie uczy pracy w zespole dzieci, co jest największym zarzutem moim, bo niestety powiem wprost. Nawet my tu stoimy teraz, można powiedzieć, że jesteśmy zespołem. I tak naprawdę... Moi rodzice są nauczycielami w UEF-u, nie? No to co ci będę tłumaczył? Piłkę, mama koszykówkę trenuje. No to były przypadki, że rodzice przychodzą i z krzykiem, że do dyrektora, do kuratora, bo trener nakrzyczą. Ale to nie nakrzyczą na zasadzie, że ty debilu, bo kretynierze na ubliżał, tylko można powiedzieć, że tam zrugał, tak? Ale na zasadzie jakiejś dyscypliny, żeby się skupił, tak? Gdzie ktoś tam, kto świadomie myśli, no to będzie wiedział, że to ma wyjść tobie na dobre, tak? A nie żeby tam ciebie... Ale wiesz, to ludzie tego nie rozumieją, tak? Właśnie problem w tym, że nie rozumieją, a poza tym ja na przykład, wiesz, a propos właśnie, ja współczuję w ogóle nauczycielom w tym kraju, w ogóle to, co się stało, a propos strajku teraz i tak dalej, w ogóle... Moja mama świeżo, szczeroki. Brak szacunku dla tego zawodu, po prostu dla mnie jest ogromnym rozczarowaniem, ogromnym, a przede wszystkim to, co mnie najbardziej boli, jak słyszę, że ktoś mówi, że to szkoła wychowuje, nie rodzic. Jak ja to słyszę taką opinię, to po prostu ręce mi padają, nie? Wszystko się praktycznie wynosi z domu. I albo ktoś to rozumie, albo nie, nie? No ale właśnie z tym, z... Prosty przykład, jak już jakiś robi taki zryw między nauczycielami, nie? Wszyscy nauczyciele na WF-istów, że oni mają... Cały czas wakacje, tu turnieje, tu obozy, okej. Okay. Może to jest inny typ lekcji od reszty, tak? Nauka języka polskiego na przykład, tak? Tylko tak, tylko na lekcji polskiego matematyki czasami się przed skarżą, przez kozioł, ktoś nie połamie się, tak? No nie. Więc się odpowiedzialność ma, tak? Kurde, ogromną. Czy to może być kalectwo końca życia, tak? To właśnie mojego ojca w szkole w ogóle teraz uczy taki chłopak, który był piłkarzem, nie? Mhm. Mojego ojca teraz razem uczył. Wszystkich nauczycieli WF-u, kurator oświatowy tym wjechał do szkoły, bo chłopak nie chciał zdjąć okularów na WF i dostał kiłku w siatkę grając. No. I matka powiedziała, że specjalnie. Że specjalnie. I ojciec mi pokazuje wezwania, że do Olsztyna musiał jeździć 160 km na przesłuchanie. Taki problem zrobił? Ale kuratorium może nie, tak? Tak, tak. Ale umorzyli sprawę w ogóle, bo on tam był prawnika, ten nauczyciel. Że nada. I on mówi do kuratora, jeżeli ktoś ma w ogóle jakąśkolwiek styczność ze sportem, nie mówię, że wytrzymałem czy coś. Ale w ogóle? To dzieci w szkole, które grają, to gość, który gra w siatkę i piłką uderzy w twarz,
to nie ma procenta szans, że to było celowo. Jasne. Bo to trzeba potrafić, tak? Wystarczy obejrzeć siatkówkę, jak wygląda sytuacja, jak czasami wyglądają sytuacje tam, tak? Jak ktoś dostaje nagle na przykład. I a ta matka, że w ogóle zwolnił wszystko, tam cyrk tak zrobiła i... Wiesz, dlatego ja zawsze podchodzę do tego tak. Jest taka prosta zasada w życiu, którą warto się nauczyć. Nie panujesz nad emocjami, emocje panują nad tobą. I robisz, i mówisz głupie rzeczy, po prostu. No to przykład kolejny, też mojego ojca, mój piłkarz, w Warszawie na targówku. Wiesz, targówek to Praga, jeszcze bardziej tam, patologia tam też, trójkąt bermudzki tak zwany, nie? To powiedział ten, dziecko. Kazikowskie klimaty, powiedział. Jakie? Kazikowskie. Czemu kazikowskie? Czy tam mieszka chyba Kazik, nie? A, no, 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 no to właśnie. Ale ten, i w szkole zwrócił mu uwagę na temat stroju, nie? A dzieciak w gimnazjum chyba podchodzi tak palcem, pokazuje mu, jutro kurwa nie wiesz. Dziecko, nie? Do nauczyciela. A, to kończy. I on mówi, że on dzwoni do mojego ojca i trenerzy, że nie wiem, co on robi. Taka patologia tam mieszka i się uczy, że ja nie wiem, czy ja... Wychodząc ze szkoły nie dostanę pod żebro nożem czy coś. Wziął, poszedł do dyrektorki chyba miesiąc w bloku, nie? Wraca. Ten chłopaczek tak, przebrany, biała koszulka. Dzień dobry. Przepraszam za moje zachowanie. Nie wiadomo skąd, nie? Może ktoś mądry z nim porozmawiał. On mu generalnie coś takiego powiedział, że gdyby nie był nauczycielem, no. I był mieszkańcem, to mu powiedział to, żeby mi przyjechał, nie? No tak. On wiedział, że on jak powie coś takiego, to dziecko nie pobiegnie do rodziców, tak. I do kuratora, i że kurator, tak? On powiedział to bardziej,